Dzień dobry, kochani. Wybraliśmy się dzisiaj, jak już widać, za mną do Ikei. I tak sobie pomyślałam, że może zabiorę was do Ikei w Stanach i możemy sobie razem porównać, jak to wygląda w Europie, jakie są różnice między właśnie Ikeą w Stanach a Ikeą w Europie. Także wy dajcie znać, czy jest coś inaczej, a ja wam za chwilę pokażę, jak to wygląda tutaj. Ale najpierw pójdziemy coś zjeść. Także zaczynamy od jedzenia. I do ubikacji. No, toalety nie będziemy pokazywać. Chociaż w Stanach są całkiem inne toalety niż w Polsce. No tak, no przecież są takie szczeliny, że widać wszystko. Hej, o proszę, po szwedzku cześć, jest też hej. Mama, masz kartę? Mam. O, tak jest wejście, tam jest też Figloraj. Tam już były dzieci, nie? Ja nie byłam, bo ja jestem nie? Za duża jest, za wysoka. Dobra, to idziemy na górę, takie jest wejście. No, przyjeszliśmy już coś zjeść. A zobaczymy, jaka kolejka. Długa kolejka. No, tu są jakieś klopsiki, ale warzywne. Potem mamy wieprzowinę, łososia, oczywiście fileciki z kurczaka. I co? Aha, no i tradycyjne meatballs. Ciasto. Ale to jest brudne, nie? Są te. Tu są sałatki. Łosoś. Mamy jeszcze dodatki, bułeczki, o takie fajne pieczywko jest. I tu są grzanki z czosnkiem, tego nie było nigdy u nas. A jak pachnie, ale nie w Europie. Sałatka. $2, tak? A mamy sałatki. I tak dla porównania mamy 3 duże obiadki z łososiem, 2 jedne z meatballs. I 2 dziecięce, do tego ciasto, kawa i zapłaciliśmy niecałe $23, także super, chyba najtańszy obiad w Stanach. Ale mamy dzisiaj pogodę, wiecie, że na dworze jest 18 stopni. A to styczeń. Ale tu jest coś, co chciałam wam pokazać, czego nie widziałam u nas. Tu jest kącik ten z mikrofalówką chyba dla dzieci. A tutaj są sosy. Hot salsa, tak? Tabasco. Jakieś. O, import z Meksyku. Jesteśmy już po obiedzie i powiem wam, że wyjątkowo był dobry. Naprawdę bardzo dobra ryba. Dobre warzywa, nie takie przygotowane, tylko takie właśnie al dente, dobry sos. Wszyscy wszystko zjedli, także wszystkim smakowało. A teraz idziemy już dalej. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are the solution.
solution. Teraz już jesteśmy w ulubionym miejscu dzieci. Nie, Sebuś? Tu jest ona jakieś coś do skarbania i do krzyżu. Nie wiem, a co chcesz wziąć? Pokaż. No. Kredę. Patrzę. Mama. Tak, kochanie? I to! O! Mógłby sufit nie wytrzymać. A Zuzia, widziałaś, ile tam jest łóżeczek u góry? W przedszkole. Łóżeczka u góry. O, całkiem nowe rzeczy są. Ja tego nie widziałam wcześniej. Stoliczek już znałam. Biały. O, taki mamy. Tutaj już jesteśmy. No, już tutaj jesteśmy. Ale jest parę rzeczy nowych, których nie widziałam. Ale też już rok czasu nie byłam w IKEA, więc może przybyło coś więcej. Hania. Hania, ja bym już dawno zwymiotowała. Fuj. O, jaka fajna nowa pościel jest. Tej też nie widziałam. O, i tej też nie widziałam. Dużo nowych rzeczy jest. O, i tego nie widziałam, pokrycia na łóżeczko. Taką dżunglę. Fajne. Także przez rok się dużo zmieniło. Wiecie, gdzie spędzamy najwięcej czasu, prawda? Na dziecięcym dziale. I to jeszcze najwięcej to już na pluszakach. A tutaj zobaczyłam, tego nie widziałam wcześniej, że tu mamy wszystkie postacie z czerwonego kapturka. To właśnie z babcią. Się otwieram. No, nie, ciekawe, na pewno w Europie też już jest. I tutaj, ale ja tego nie widziałam. Wszystko. I babcię można schować do brzucha. Jeszcze tu jest czerwony kapturek. Która jest taka duża do tej babci. No, babcia jest taka malutka w czerwonego kapturka. No, to jest amerykański czerwony kapturek. No, a tu mamy księcia. I pieska. No, z Hania, pocałuj żabkę w łapkę. Teraz właśnie zeszliśmy już na dół. I to wygląda podobnie, jak wszędzie. Także idziemy już teraz tylko, nie wiem, co się nazywa, magazyn? Co? Chcesz to na lody? To są takie lody, które wyciska. Aha. Dobra, to idziemy. Ktoś nam zasnął. Ktoś się przeciął. Przeciło się Hania na papierze. No. Dobra. Na swoim piesku nowym.
Jesteśmy teraz na dziale z dywanami, które wydaje mi się po prostu olbrzymi. Zobaczcie, tam było wejście. I tutaj dokładnie wszędzie dookoła mamy dywany. No a teraz już idziemy na mój ulubiony dział w Ikei. Dział organizacji w domu. Potrzebujemy jakichś szafek. No, ja lubię wszystkie takie półeczki, szafeczki, pojemniki, koszyki. Dobra, wyszliśmy już z zakupami. Zmęczeni wszyscy są, ale idziemy teraz na hot doga. Generalnie to w ogóle nie jemy hot dogów, a tego raz na rok można zjeść. Ale chcemy gdzieś tutaj usiąść. Tam są krzesła. Dobra, kochani, mam nadzieję, że wam się podobało. Piszcie koniecznie, jakie są różnice, bo wiecie, że ja nie byłam już dawno w Ikei w ogóle. Mama! No? Good! Dobrze! Sebastian się nauczył czytać i teraz wszystko odczytuje. Dobra, także żegnamy się z wami. Piszcie, jakie są różnice. A my się widzimy w kolejnym odcinku. O, może hola zrobię z tego, co kupiliśmy. Okej, to do zobaczenia. Pa!